wtedy go. The second part, druga część, pytanie, odpowiedzi do Dona. Czy macie coś, co wam się dzisiaj nasunęło? Jakieś przemyślenia, a może jakieś własne rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić, to zapraszam tutaj do udziału. They are very ashamed, I guess. Wstydzą się dzisiaj. Okay. No one? Nikt nie ma pytań? A to ja mam. Nie, okay. Nikt nie ma, to ja mam. Mogę pytać? Jasne. Mogę, tak? No, proszę. W książce 45-sekundowa prezentacja, która zmieni twoje życie, Don napisał, to jest takie jedno, a ja mówię, nie mówię, nie słychać? Słychać. Halo? Słychać, ja cię słyszę. No to jeszcze raz powiem, w książce 45-sekundowa prezentacja Don napisał, to jest takie jedno z jego powiedzonek, siła jednego jest ogromna. Czy mógłby to wyjaśnić bliżej? Siła jednego jest ogromna. Don, in your book you wrote something very unique over there, because you said something that the power of one is a huge, or something like that. Can you please explain that a little bit more? Wow. You know, the book was written 36 years ago, so I'm not exactly how I was explaining it back then, but since I've had, you know, built such a huge organization, and 90% of it came from one person, I mean, it's powerful. You know, you don't need to go out and recruit the world, you know. Mm-hmm. It's more important when you sponsor a new person that you help them sponsor someone before you sponsor someone else yourself. Why don't you explain the why they do in 3 to 5 years, and then we'll do the Q&As after that. I explained that. Oh, you did? Yeah. Oh okay. So don't get a break. Okay, let's no, go. No breaks. And testimonies. Yeah. Więc on odpowiedział tak, że no on do końca, ta książka była 36 lat temu pisana, więc on do końca, powiedzmy, nie wie do końca, jak on tam to ujmował, natomiast na pewno ta rzecz jest bardzo znacząca ze względu na to, że na przykład... Hey, Joanna, can you hear me? Yes. Tell them with the new edition of the book, everything's going to be upgraded from the original book. A lot more detail about a lot of different things. Okay. Że ta książka została zaupdate'owana też i bardzo wiele różnych detali, między innymi właśnie takie wyjaśnienie takich szczegółów, będzie na pewno ujęte szerzej w nowej książce Dona i tam na pewno znajdziecie bardzo dużo wyjaśnienia na ten temat. Natomiast to, co wcześniej jeszcze powiedział na temat tej jednej osoby, u niego ta jedna osoba jest znacząca dlatego, że jeżeli zaczynacie w network marketingu, to zacznijcie zawsze z jedną osobą. I ta jedna osoba, jeżeli będziecie z nią działać i będziecie duplikować w dół, ma ogromną siłę, ponieważ zaczyna się budować z tą jedną osobą fundament. I nawet ta jedna osoba może już zmienić kompletnie różnicę postrzeganie wasze tego wszystkiego. Tak jak u niego jedna osoba naprawdę bardzo dużo jakby spowodowała, że w jego organizacji bardzo dużo się zmieniło, to właśnie dlatego jest ta jedna osoba tak ważna. If they finish the first chapter, you know, according to Jeff, you know, he's been working on it, they will finish the book.
Jeff jest też jednym z edytorów tej książki, więc jeżeli on skończy tą książkę i będzie ona już dostępna, na pewno bardzo dużo różnych informacji tam będziecie mogli przeczytać. Marzenka, masz jakieś pytania? Dawno cię nie było. Halo, słyszycie mnie? Thank you. Halo. Zacina cię, nie wiem, czy wszyscy tak słabo słyszą, czy tylko u mnie tak się dzieje, bo... U mnie jest tak samo. U mnie też. Zacina cię, Ada. Dobrze, czekaj, ja spróbuję sobie zrobić zrobić routera innego. Może się uda. Będzie lepiej. Poczekajcie moment. A teraz słychać mnie lepiej? Słyszycie mnie dobrze już teraz, czy nie? Na razie tak. Okej, powinno być dobrze. Jesteś? No. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Dajcie znać najwyżej w czacie albo pytajcie bezpośrednio do nas. Ja mam pytanie do książki, do rozdziału 12. Tam jest informacja zatytułowana z powrotem do szkoły. I tu jest informacja o tym, że żeby nauczyć się tego prawidłowego marketingu, no to przynajmniej pół roku trzeba poświęcić na naukę, tak? Że jeżeli na przykład ktoś chciałby po miesiącu mieć już jakieś efekty, to żeby w ogóle z nim nie rozmawiać, tak? Czyli rozumiem, że należy taką osobę poinformować, że musi poświęcić co najmniej pół roku na naukę, a jeżeli ktoś chce szybkie efekty osiągnąć w ciągu miesiąca, to znaczy, że lepiej, nie wiem, z taką osobą nie rozmawiać, tak? No takie tutaj są informacje w książce, to nie wiem, czy Don potwierdzi, czy jakieś inne wytłumaczenie. Don, you wrote in your book in chapter 12, Back to School, that everybody who wants to do network marketing has to, let's say, sacrifice half a year to get to learn more about network marketing before they start going to outside to people and start doing this. So if somebody is thinking that network marketing can be done within 1 month, it's better to leave that person, yes or not? Well, see, here again, with the new upgraded book and with the app system and technology, you know, people can get started right away, you know, because they don't have to learn, you know, you don't have to do, you know, what I'm doing, because I can do it for you, okay? Mm-hmm. Rather than you try to explain anything to anybody, have them come to the Zoom training and let myself and you and Jeff Romaldi and Dr. Steve Hines, we're all working for you. Learn how to use the tools. The tools can do the talking for you. And when people see that, gosh, if you do the presentation yourself, right away, they're going to think that they're going to have to learn how to do that. So that's why you let the tools do the talking, and they realize that, hey, anybody can send someone to a recording of a Zoom training. Mm-hmm. Wiecie co, tutaj jest też taka rzecz, która się zmieniła od tych czasów, kiedy on to napisał, ponieważ on twierdzi, że tak naprawdę tu nie musicie się aż tyle tego wszystkiego uczyć, tak jak to kiedyś bywało, że ktoś się musiał nauczyć tych prezentacji serwetkowych, żeby temu drugiemu komuś to tłumaczyć, żeby on to umiał dobrze zrobić i tak dalej. To nauczanie, o którym on mówi w tym 12 rozdziale, jest już trochę inne, bo właśnie dzięki nowoczesnym technologiom jesteście w stanie używać narzędzi, które wykonają wam tą pracę za was i wy nie musicie się tutaj tego wszystkiego uczyć, tak samo na przykład jak Don, że musielibyście się, nie wiem, takiej prezentacji nauczyć i żeby innym opowiadać. Po prostu używajcie tych narzędzi, które są, tych nagrań, które są, żeby innym ludziom wysyłać i żeby innym ludziom uświadamiać w taki sposób, a nie skupiać się na tym, że teraz musicie czegoś nauczyć, żeby stać się perfekcyjnymi jakimiś network marketingowcami i skupiać się na tym przez pół roku, bo musicie się uczyć. Tylko po prostu pozwólcie tym narzędziom robić tą robotę za was.
Yeah, like what's not in the original book is like, for example, once you have 10 people that you sponsored who are active and really serious, you can go the rest of your life and never ever sponsor another person. Because if you're duplicating, then you've got that 10 is going to bring in 10. That's 100 people you got to meet, and 1,000 people you need to meet, then 10,000. So your whole life, just working, helping people in your downline. People who are recruiting people to sell, their whole life, they're always looking for that next person to recruit because nobody sticks around very long. People don't like to sell, and after they get rejected a couple of times, they're gone. Chciałbym tutaj zwrócić Wam Waszą uwagę też na to, że w nowej książce mówi o tych 10 osobach i tak naprawdę te 10 osób, które mielibyście sami zasponsorować na początku, dochodząc do tej 10 po kolei, to prawdopodobnie będą jedyne 10 osób, które kiedykolwiek w życiu wam przyjdzie osobiście zasponsorować, czy poznać, czy jakoś tutaj czegokolwiek nauczyć. Natomiast cała reszta struktury będzie pochodzić z tych 10 osób, które będą jakby z wami dalej działać i będziecie jakby poznawać ich znajomych, będziecie pomagać im w tym sponsorowaniu w głąb. I tu po prostu jest to znacząca też wielka rzecz, która jest ważna, bo robiąc sprzedaż, to będziecie non-stop szukać kogoś do tego, żeby był dobrym sprzedawcą, być może, żeby próbował sprzedawać i będziecie cały czas się uganiać za nowymi ludźmi i szukać sposobów, jak pozyskać nowych ludzi do waszej struktury, a ten sposób Dona jest zupełnie odmienny, zupełnie łatwy i o wiele bardziej odciążający umysł od takiego stałego w kółka naganiania ludzi. Adrian, just like having sizzle sessions at restaurants, okay? That's all antiquated. It's all changed in the book. We don't do that anymore. We had a whole year in California where there was all the restaurants were closed. Okay, we do it on Zoom. And you know, if you can imagine, back in the old days, some people got home late at night. The spouse was home taking care of the children. So if you did that more than once a week, you were in trouble with the spouse. Okay, now we don't do that. You know, we do them on Zoom. I do 1 to 5 sizzle sessions a day. Can you imagine if the people you have active in your business all just did 1 sizzle session a day on Zoom? Compared to back in the old days, 1 a week, how much faster you're going to grow. Jak popatrzycie, porównując to do właśnie tych wcześniejszych czasów, kiedy spotkania były organizowane, to co mówiłam wam o tych restauracjach i jak to ludzie mogli się tylko spotykać raz na tydzień, nawet gdyby każda z tych 10 osób choćby raz na dzień zrobiła tylko jedno spotkanie, na Zoomie na przykład z kimś innym, porozmawiała z kimś innym na Messengerze czy na czymś takim, to zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica, ile to już zmienia. Question. Inne pytania. So while they're waiting, let me just tell them one other thing that could help them out, especially the new people coming on. Mm-hmm. So they understand the difference between sales and network marketing. When you are recruiting people to sell, it's like you are a sales manager, and those people you recruit are working for you. When you're sponsoring and teaching people to duplicate, you are working for them. And as it goes deeper, everybody's progressively getting one more person working for them. Zanim jeszcze nasunić wam jakieś może pytanie, Don chciałby wam wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy sprzedażą bezpośrednią a network marketingiem. Przeważnie, jeżeli ktoś jest w sprzedaży, próbuje sprzedawać i rekrutować ludzi do sprzedaży, staje się tak zwanym menadżerem sprzedaży, i wszyscy ci ludzie, których zarekrutował, oni działają dla niego, na jego wynik, na to, żeby jakby tutaj wszystko szło w górę i tak naprawdę w zupełną
drugą stronę idzie współpraca ze sponsorem, ponieważ w network marketingu sponsor działa dla tych ludzi, których zasponsoruje. To oni mają najpierw osiągnąć swój sukces, a nie menadżer sprzedaży. I dopóki oni tego nie osiągną, tego sukcesu, to również i sponsor nie osiągnie tego sukcesu, więc jego zadaniem jest to, żeby pomagać tym ludziom na dole, żeby czym prędzej, jak najszybciej nauczyli się, zasponsorowali kolejne osoby i żeby ta duplikacja szła w głąb. Im głębiej ta duplikacja będzie postępować progresywnie, tym bardziej ludzie, którzy będą na samym dole, będą mieć większe wsparcie, ponieważ większa ilość sponsorów, którzy są na górze, będą w stanie mu pomóc w osiągnięciu jego sukcesu. People ask me, how do I motivate my people, my organization, because I live in San Diego, California, and gosh, over 95% of them are in Europe. And I say, I don't motivate them. I teach them how to motivate themselves. Ja zwykle dostaję takie pytania, w jaki sposób ja motywuję ludzi, ze względu na to, że ja jestem w Kalifornii, w San Diego, natomiast moja większość struktury znajduje się w Europie, 7000 mil oddalona od tego, ode mnie, więc jak ja ich motywuję do tego, żeby oni działali? Ja mówię, że ja ich nie motywuję, ja ich uczę tego, jak mają się motywować sami. Two ways. I have a publisher in Australia one time told me he read my book 10 times. Every time he read it, he said he learned something new. Well, there's things in the book that when you read it will motivate you. Jeden z moich wydawców w Australii mówi, że za każdym razem, kiedy czyta książkę, jest zmotywowany za każdym razem bardziej, ponieważ ciągle on znajduje, odkrywa różne elementy w tej książce, które powodują, że on się bardziej motywuje i jeszcze bardziej do tego przekonuje. The biggest motivation is duplication. Give you an example. You are, say, 3, 4, 5 levels deep, and you are sleeping, and when you wake up in the morning, you look at your internet, and you see that while you were sleeping, somebody sponsored somebody. You are excited, you are motivated. Now, not counting weekends, when I check my internet in the morning, I'm averaging like over 500 people a day signing up. Now, I'm excited, I'm motivated. Didn't start with 500, it started with one. And that person gets somebody, and you got someone else gets somebody, and several a week, and then you're getting 5-10 a week, and then you're getting 10-20 a week, whatever. Right now it's about 18,000 new people a month coming into my downline. But it started with one, all because of duplication. Jeżeli będziecie duplikować, to będzie to dla was najlepsza motywacja, jakąkolwiek możecie mieć w network marketingu, bo za każdym razem, kiedy nowa osoba do was dołącza, podczas kiedy wy na przykład śpicie i nie robicie nic w tym czasie, to wyzwala to w was ogromną radość z tego, że to zaczyna działać. I na przykład u Dona jest tak, że w ciągu nocy, jak on się budzi rano i patrzy na swoją strukturę, to jest tam 500-600 osób więcej. I to go bardzo motywuje, ale oczywiście to nie jest tak, że u was też będzie, że od razu 600 osób się wam pojawi w strukturze, co każdy by sobie życzył, natomiast na pewno i tak motywującym będzie to, jeżeli nawet jedna osoba się pojawi i będziecie mogli z tą osobą działać dalej i dalej sponsorować. People are spending a lot of money going to these 2-3 day motivational seminars. And the people that are doing them are not doing network marketing. If they understood it and believed it, why aren't they doing it? Okay. Now they're great motivators, but the motivation only lasts about a week. It's called what we call hot bath. Okay. motivation that we do keeps getting stronger. Now the motivation you get from them, like I say, they're great motivators because by the time the 2-3 days are up, they got you motivated to come back and spend more money to get advanced motivation.
Folks, you don't need it. Just start duplicating. Take the money you would have spent over there, buy more products from your company, or do things that you can spend the money on building your business. Don't need the hot bath motivation. To, co dzieje się często na rynku, to ludzie próbują motywować się poprzez różnego rodzaju spotkania, czy szkolenia, czy eventy motywacyjne, gdzie mówcy motywacyjni oczywiście będą was nakręcać do tego, ale to jest taka motywacja zewnętrzna, która trwa, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie i potem znika i tak naprawdę potrzebujecie kolejnej takiej akcji, żeby być stale nakręconym tutaj w tym wszystkim i to przeważnie jest bardzo widoczne w sprzedaży, kiedy ludzie właśnie przez to, że nie ma tej duplikacji, muszą się czymś motywować, więc tego typu spotkania są praktykowane, żeby tych ludzi jakoś zagrzać do dalszego działania i do sprzedawania. Wy w network marketingu nie potrzebujecie tego typu motywacji. Zaoszczędźcie te pieniądze, które byście mieli wydać na tego typu eventy czy spotkania, szkolenia motywacyjne. Poświęćcie to na może zakup produktów z waszej firmy, czy w jakiś sposób rozwiniecie się w network marketingu, zamiast szukać, wydawać pieniądze na coś, co tak naprawdę wam posłuży na bardzo krótko i niewiele wam da. So Adriana has been translating for me for over a year now, and she knows everything. Year and a half, please. Okay. She knows everything I know, so I've got to get going right now, and she'll stay on as long as you want, and she can answer all of your questions, and you don't have to go through the translating. Okay. Don't see you next week. See you. Thank you very much, Don. Don mówi, że musi niestety uciekać, jeśli mieliśmy jakieś pytania, to ja postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, bo mówi, że od półtora roku już nie robię te spotkania, więc praktycznie chyba już mogę odpowiedzieć na każde wasze pytanie. Thank you very much, Don, for today. See you next week. Thank you. See you next. Bye, thank you. Bye-bye. Bye.